Co wydarzy się wkrótce? Kochani, już karty przetasowałam, rozłożyłam. Wszystko jest już rozłożone, żeby zaoszczędzić czas. Ja Was witam serdecznie, kochani. Zapraszam oczywiście do subskrypcji mojego kanału wszystkich nowych widzów. A wszystkich, którzy oglądają, słuchają, proszę bardzo serdecznie o komentarze. One są bardzo ważne. Motywują mnie, wspierają, więc proszę, piszcie, piszcie, piszcie do mnie, ja czytam codziennie Wasze komentarze. Lajkujcie również z kciuczkiem w górę i zapraszam Was również na wróżby indywidualne. Piszcie mi na e-maila, mój e-mail znajdziecie oczywiście tutaj na moim kanale, w komentarzach i pod filmikiem, również w filmiku wyświetlam go. Piszcie, a ja Wam wyślę oczywiście warunki takich wróżb indywidualnych. Zapraszam serdecznie. Kochani, teraz zobaczmy, po tej stronie jest problem, który dzisiaj na dzień dzisiejszy macie i tutaj historia tego problemu i tutaj jak rozwinie się ten problem. Więc temat, który jest, być może nawet to nie jest problem, ale temat, po prostu temat, który Was teraz zajmuje, który jest naczelny, tak, w Waszym życiu, bardzo prezentny, że tak powiem, to tutaj jest jakaś podróż, podróż lub przeprowadzka, jakaś akcja, jakaś bardzo energiczna tutaj sytuacja w Waszym życiu, która mówi o przemieszczaniu się, podróży, być może autem, czy, no nie wiem, innymi środkami transportu. Ta podróż przyniesie szwung, czyli duży krok, tak, w Waszym życiu. Oczywiście są to również niespodzianki, spotkanie nowych ludzi, to również nowe pomysły, nowe impulsy, nowe, jakby nowy rozwój, tak? Bardzo energiczny czas. Także tutaj, kochani, macie kartę aktywności wielkiej, podróży, tak, przemieszczania się, również kartę komunikacji, jeśli czekacie na jakieś wiadomości, kartę komunikacji, wiadomości, szybkiej wymiany wiadomości. I teraz jak rozwinie się ten temat kartami Lenormanda? Tutaj będzie harmonia, szczęście, balans, być może zgoda jakaś z kimś, tęsknota za harmonią, za zgodą, za pojednaniem, za rodzinną atmosferą, za seksem, seksualnością. Tutaj ta karta też mówi o pięknej seksualności, tak? Szybkiej, pięknej seksualności. Tutaj też pełna harmonii, piękna, intymna atmosfera, tęsknota. Jakiś czas, który jest bardzo ważny. I rozrost sytuacji, stabilna sytuacja, sytuacja tutaj w tej podróży, czy tej właśnie, nie wiem, intymności, czy wymiany wiadomości, tak? Bo jedna karta ma więcej znaczeń, rozrośnie się, uzdrowieje, będzie tutaj bardzo pozytywna, mocna. I sprawy potoczą się bardzo dobrze. No też Bocian mówi oczywiście o podróży samolotem, tak? Czyli w powietrzu. Podróż samolotem, jakaś, która potoczy się bardzo pozytywnie. Wszystkie sprawy rozwiną się pięknie, dobrze, pozytywnie. Także jakaś podróż być może samolotem lub tutaj szybka komunikacja, tak? Jakaś szybko nadejdzie jakaś wiadomość, czyli Bocian przyniesie jakieś dobre wiadomości. To jest taki temat, natomiast co, jak rozwinie się ten temat? Czyli jaki będzie rozwój, co wydarzy się wkrótce, tak? Tutaj mamy jakieś podjęcie decyzji. Podjęcie decyzji, przygotowanie, tak? Do podjęcia tej decyzji też mamy tutaj zastanawianie się. Jakiś brak troszkę motywacji, coś jakby, ale jest chęć wyruszenia w drogę.
Przede wszystkim tu jest podjęcie jakiejś decyzji i myślenie, tak? No i tutaj jest jakby podjęcie decyzji, jeśli chodzi o sprawy miłosne, sprawy emocjonalne, sprawy sercowe, w dosłownym tego słowa znaczeniu. I tęsknota tutaj za emocjami, za sprawami właśnie miłosnymi, uczuciami. Tęsknota za miłością po prostu, tak? Za być może poczuciem bycia kochanym. I tutaj spotkanie. Spotkanie w jakimś miejscu publicznym. Randka, spotkanie i szczęście. Szczęście, które przyniesie ze sobą to spotkanie. Szczęście, które tutaj też mówisz jeszcze o szczęściu w miłości, tak? Szczęście w miłości, spotkanie, tęsknota za miłością i stabilizacja. Stabilizacja być może jakiegoś związku, jakiejś relacji, ponieważ tutaj mieliśmy chęć harmonii, chęć intymności, seksualności, tęsknota za intymnością. Tutaj mamy znowu tęsknota za miłością, spotkanie, rozwój właśnie tej spraw miłosnych, szczęście i stabilizacja. Być może w podróży spotkacie jakąś miłość swojego życia, jeśli jesteście singlami. Po prostu być może kogoś poznacie. Ponieważ tutaj są sprawy miłosne, które będą naprawdę pozytywnie się tutaj rozwijać niedługo. Wydarzy się coś pozytywnego w miłości. Także piękne tak naprawdę karty. Tego Wam oczywiście życzę, by się to wszystko tutaj spełniło. Niech się dzieje. Do usłyszenia już wkrótce.